Witam was serdecznie. Okej, misja ostatni władca. Dobra, jednego mamy. O kurde. Picia. Tu to uciekniemy. O kurde. Już wszyscy? Chyba wszyscy. To kaski. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Wychodzimy stąd. Johna, gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę. A gdzie Unratu? Nie ma jej. Zaatakowano nas. Zginęła walcząc z trójcą. O nie. Gdzie moja matka? Nie ma. Twoja matka, ona walczyła dzielnie. Ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była wojowniczką. Była. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca... Zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę gromu. Królowa Unuratu będzie żyła z nami. Uchu, pomóż im z łodzią. Gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Wrócimy tu, wraz ze skrzynią. Dbaj o siebie. Będziemy gotowi.
to co dalej? Wrócimy do Kugłakiaku. Przegrupujemy się i zobaczymy. Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. Co tam było? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż, lepsze to niż nic. Być może tak. Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. No, to śmigamy dalej. Co to jest? Aj, Lara, ty masz cały czas pod górkę. Jonah! Mam ją tutaj. Nie ruszaj się. Spróbuj tylko. O Jezus. Lara się tutaj nie pałeczkuje. Ona się nie pałeczkuje. Zobacz tam! Nadal nie jestem w 100% przekonany, że ta skrzynia w ogóle istnieje. Znaleźliście coś? Czysto. Chodź, spójrz na to. Co jest, szefie? Jak w ogóle wygląda magiczna skrzynka? Ciebie wzimiemy. Tam widzi w ogóle. Skąd ten nagły pośpiech? Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i wszystko tu. Pełne. Więcej nie pamiętasz? Uniosę. Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Ach, racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Mamy kontakt! Lara. O kurde! Co za bzdura! Co za bzdura! Tylko kurde zawołamy, zawołali... O! Ona tam jest! I już się spadłem z tego.
Nadal nie jestem 100% przekonany, że ta skrzynia w ogóle istnieje. Ma się coś? Czysto. Chodź, spójrz na to. Co jest, szefie? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy. Ciach. Kinara. Dałeś mi twoją broń. Nie mam na to miejsca. Wysunięty oddział ciemu duchu, jakiego szukacie tej skrzyni. Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza! Znaleźć i zabić Larę Croft! Znaleźć Larę Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Okej. Nara. Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy słuchać? Rourke jest dowódcą wojskowym. A decyzje Domingueza kosztowały ludzi życie, więc lepiej decyduj tu i teraz, kto jest dla ciebie ważniejszy. A ja sobie kurwa robisz? To proste. Muszę wiedzieć, czy mogę na ciebie liczyć. Ładnie. Spalili się. Mam tutaj liścik. O cholera. Wszystkie oddziały, raportujcie. Do góry. Wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa. Wszędzie czysto. Kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. Posuwisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Okej, mamy. Co do diabła? Co ja tu w ogóle robię? Nie mam w ogóle nic. Żaden ekwipunek. No. Unura tu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. To mamy. To będzie dobre. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. I tu. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rourke. Dowódca Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, jakie kable? Jest ci powiedział. Ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? Wysunięty posterunek. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Oni mnie teraz zobaczą. Znalazłem coś!
Fałszywy alarm. To tylko małpa. Jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszę się. Zaczynasz. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Nie w ciebie. Musi tu coś być. Potem ciebie. Chowaj się do woli, to nic nie da. Jak na razie to wszystko dobrze, co da. I ciach. Kaski. Idziemy dalej. Użyjcie gogli do cholery. Znajdźcie ją. Hej, Ralph. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Ciebie. Szukanie czegoś po cienku w tych ruinach nie było dość przerażające. Chodziłem z ojcem na polowanie w takich warunkach. Tylko zamiast ruin były straszne karłowate drzewa. Dobra, masz jakieś rady? Nieważne, jak dobrze potrafi ukrywać się zwierzyna. W końcu musi popełnić błąd. Wystarczy drobne potknięcie i jest po wszystkim. Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spoko. Uciekasz nam cała w błocie? Podwójne. Widzę nieprzyjaciela. Trzymaj się przeciwnika. Czekaj, po prostu chwilę poczekaj. Po prostu musi gdzieś tu być. O, gdzie jestem? Kici, kici. Znowu mam to trochę. Trafienie, nadal żyje. Stwierdzone trafienie. Spadaj, muszę przeładować broń. Czekać, weźmiemy ją w krzyżowy ogień. Nara! Zostaliśmy tylko my! Tylko my? Wiesz, kim jesteśmy? Mamy! Mamy ciebie! Mamy wszystkich! Podwójny zabójstwo jest nawet spoko. Przydało się. Cię. Ciach. I na dół. To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny.
To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Perro Jaguara. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Ale ciebie mogę wziąć. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam. Croft do was idzie. Jezu Chryste. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział... Podczas celowania na ślicznie wybuszczali Shawhalsing, który był mój paniczny strach. Do roboty! Kiepsko wyglądasz. Nie ma... Jest. I nara. Jest w koronie. Gdzie nasze wsparcie? W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Tu znowu ciebie do góry. Tym razem dla odmiany problem nie leży po stronie prądnicy. Nara. Croft może się tu pojawić. Bądźcie czujni. Ciężkie wsparcie jest już w drodze. Nadal tam jesteś? Co się tu dzieje? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Niech no pójdę tędy. Bo obsmaruje się tylko. O kurde, no skocz! Nie mogę przejść, muszę wszystkich zabić. Super. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Kurwa. Głupie. Już byłem też przy wyjściu. Nie. Trzeba wszystkich zabić. Nie. Oddział Tau. Ja pierdolę, kurde, od początku, ta. Super. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki.
załogi, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Dobra. Croft nie ma szans. O kurde. Bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Ciach. Ciężkie wsparcie jest już w drodze. Jezu, wyglądasz jak nieszczęście. Dobrze, niech się nawzajem zabiją. Nie. Tylko w dwóch zostaliśmy, tak? Staćcie na więcej! Nara. Tak się to robi. I idziemy dalej. Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Idę po ciebie. Pierdziele. To się chyba tutaj spadnie zaraz. Albo nie. Dalej do góry, na prawo. Dotarliśmy. Tylko
pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Jestem jedyną osobą! Jedyną osobą, która co? Idzie. Ciach. Złamali ją. Już jest maszyna do bicia. Do zabicia. Nowa broń. Chcesz. Cholera! Kardynał 2! Nie możemy kolejny raz tak oberwać! Jak to mieliśmy zrobić? Mayday! Oh yeah! Nie płacz, Lara. Jest żona. Nic się nie jest. Robi wszystko nie tak. Nieprawda. Nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! Naprzód. A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Nie jest majańskie. Wskazówkę pozostawił 17-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą.
Wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Okej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Ulala, tutaj się działo. Tutaj się działo. Lara twarda. Proszę, jest. Kościół San Juan. Nowa lokalizacja. Rozdzielmy się. Ja poszukam. Nowa Lara. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Dobra. To na tym zakończę ten odcinek. A w następnym śmigamy oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.